Opłaty za korzystanie z dóbr to coś, do czego musiał przyzwyczaić się każdy z nas. Co miesiąc w skrzynkach pocztowych znaleźć możemy faktury za zużycie gazu, wody czy prądu. Te wystawiane są w oparciu o realne zużycie usług świadczonych przez danego operatora. I tak na przykład w przypadku gazu, wody czy energii o naliczenie faktur dbają atestowane liczniki, które powinny sprawiać, iż śpimy spokojnie, nie martwiąc się o przekłamania na rachunkach. Niestety czasem dochodzi do awarii tych urządzeń. Wówczas faktury wystawiane co miesiąc są niższe lub, co występuje o wiele częściej, wyższe niż normalnie. I choć takie sytuacje nie są dla nikogo przyjemne, bywają zrozumiałe. Każda maszyna i urządzenie kiedyś się przecież psuje. Co jednak w sytuacji, w której liczniki wskazują właściwe wartości, zaś wystawiane rachunki są kilkukrotnie wyższe niż zazwyczaj? Z taką właśnie sytuacją spotkali się użytkownicy prądu dostarczanego przez spółkę Energa. Do pokaźnej grupy odbiorców energii wysłano zawyżone rachunki za zużycie prądu. I nie były to kwoty małe. Faktury wystawione przez spółkę opiewały często na kilka tysięcy złotych. Mnóstwo tego typu przypadków odnotowano także w Płocku. Jedną z ofiar zawyżonych rachunków za prąd był nasz widz. Pan Andrzej otrzymał fakturę opiewającą nie na zwyczajowe 150-200 zł, ale na prawie 700. Rozmawiałem z panem inkasentem, który akurat trafił się i przyjechał na spisywanie. Mówię, proszę pana, co jest, że jest zawyżony taki rachunek. No mówię, wie pan, tysiąc... Mówi, ja spisałem dobrze, proszę pana, to centrala, oni tam, pan musi tam interweniować. Ja licznik spisałem, więc ja zacząłem interweniować. Przyjechałem do Płocka, zadzwoniłem raz, siedziałem chyba z pół dnia, dzwoniłem, bo nie można się tam do tych państwa dodzwonić. Rozmawiałem z jakąś panią, która mi wytłumaczyła, dobrze przyjęła do wiadomości, podałem stan licznika, jaki tam był. Wtedy to ta różnica według mnie po tych dwóch tygodniach i po jeszcze dalej to wynosiła tam około 500 kW. Ja mówię i chciałbym, żebyście państwo skorygowali tą fakturę. Dobrze, skorygujemy, niech pan nie płaci za ten rachunek, niech pan to odłoży, skorygujemy. No i rozmowa się skończyła. No czekałem tydzień, dwa, trzeci tydzień, siadam i dzwonię od nowa. No ileż to można czekać? Zadzwoniłem, dodzwoniłem się jakoś, pytam się, że ja mówię, i od nowa zgłaszałem to, a czeka się przy tym telefonie no 15 minut, bo panu opowiadają wszystko, numer 1, numer 7, numer 4, a to w jakiej sprawie, a to, a będzie pan oczekiwał na rozmowę 10 minut, no ale trudno, no muszę poczekać, wyjaśnić. Zgłosił się znowu jakiś facet, który mi to samo wyjaśnia, by tego powiedział, proszę nie płacić, proszę nie tego, będzie za dwa tygodnie, za jakiś czas przyjdzie korygująca. Rzeczona faktura nie nadchodziła. Poirytowany pan Andrzej bezskutecznie dobijał się na infolinię spółki. W końcu pragniony list z energii dostał. Nie była to jednak poprawiona faktura, a pismo z windykacji. Otrzymałem pismo, żeby z windykacji, żebym uiścił tą opłatę, jaką otrzymałem na tej fakturze, gdzie wcześniej te panie czy ci panowie, z którymi rozmawiałem, zapewniali mnie, że żadnej podwyżki nie będę, żadnej tej kary nie zapłacę za niepłacenie w terminie. Nie będzie to do windykacji podane, tylko skorygują tą fakturę, a jednak dostałem to wezwanie do zapłaty. Pan Andrzej pojechał do płockiej siedziby firmy, by wyjaśnić całą sytuację. Miał on bowiem dość telefonicznej obsługi, która jego zdaniem wykazała się niekompetencją. Niestety siedziba w Płocku udzielić pomocy, ani chociażby przedstawić sensownych wyjaśnień, także nie chciała. Pojechałem do siedziby tutaj na Wyszogrodzkiej, to jest, tej energii. No i było tam około 20, może ponad więcej osób tego, no ale każdy zainteresowany, na razie nikt z nikim nie rozmawia. Są numerki, wziąłem taki ten numerek, wszedłem do środka, pytam się, czy czekam na te, czy tam ktoś z państwa jest z tymi fakturami, z korygacją, no część tak, część nie. No i w pewnym momencie któraś tam z osób powiedziała mi, że mówi, nie, proszę pana, to wszystko do telefonu. Ja mówię, niemożliwe, to po co są te numerki? Ale mając ten numerek, doszedłem do tej pani, przeprosiłem i proszę panią, ja mam taką i taką... Nic, proszę pana, ode mnie pan się nic nie dowie, ze względu na to, że tylko pan dojdzie do ściany, tam jest telefon i
przez telefon, a my nie mamy podglądu i nic pan tu u nas nie załatwi. Ja mówię, proszę panie, to po co ja tu przychodzę? No? Po to, żebym ja do telefonu doszedł do ściany i rozmawiał. Trudno, my nie możemy nic panu w tym poradzić. Sytuacja zatoczyła koło. Pan Andrzej w siedzibie Energii znów zmuszony był zadzwonić do biura obsługi, gdzie po raz kolejny przedstawił swoją sytuację. Obiecano mu po raz kolejny zresztą, że w ciągu kilku najbliższych dni pocztą zostanie wysłana faktura korygująca. Te wystawione ma traktować jako nieistniejące. Niestety do chwili nagrywania tego materiału rzeczona faktura wciąż nie została wystawiona. Postanowiliśmy interweniować w tej sprawie. Skontaktowaliśmy się z firmą Energa, która, jak się okazało, jest świadoma problemu. Zawinił nowy system, który źle spisał numery z liczników. Otrzymaliśmy oficjalne pismo od rzecznika prasowego spółki. Czytamy w nim m.in., iż Energa Obrót wykryła problem zaraz po ich wysłaniu i natychmiast podjęła działania, by poinformować klientów o pomyłce. W dalszej części pisma czytamy zapewnienie, że firma dysponuje pełną listą dotkniętych błędem klientów i już zaczęła się z nimi kontaktować, z każdym osobno. Do klientów, którzy podali kontakt telefoniczny, firma wysyła SMS-y, a pozostali otrzymają pisma z wyjaśnieniem. Dlaczego zatem pan Andrzej żadnego wyjaśnienia nie otrzymał? Z tym pytaniem ponownie udaliśmy się do firmy Energa, która ponownie odpowiedziała drogą mailową. W piśmie czytamy, że 22 października wysłano pismo do pana Andrzeja. Firma zapewniła też, że nie ma niebezpieczeństwa wstrzymania dostaw energii. Zapewnienia te nie uspokajają jednak naszego widza. Historie płotrzan, którzy mieli podobne przejścia, są bowiem wyjątkowo kuriozalne, a te nie wróżą dobrze. Była osoba, która płaci 2000, tam chyba było, mówiła, że ma do zapłaty, bo wyraziła zgodę płacenia tym internetem. To nie może wejść na stronę internetową, przychodzą jej wezwania od windykacji, a ona nie może faktury dostać ani wejść na stronę internetową na tych ich. I przyszła, mówi, muszę z tego zrezygnować, żeby zrezygnować z tego internetu płacenia, to też nie może rozmawiać tam na miejscu z osobą kompetentną, która by tam, tylko do ściany i do telefonu. No wie pan, to nie jest XXI wiek. To jest era kamienia łupanego, no chyba, no. Bogatsi o doświadczenia pana Andrzeja, zasięgnęliśmy porady prawnika. Co zrobić w takiej sytuacji? Generalnie w pierwszej kolejności, w mojej ocenie, należy sprawdzić, czy my mamy prawidłowo zamontowany licznik, czyli na przykład, czy on ma plombę, dlatego że musimy być świadomi tego, że jeśli on nie jest prawidłowo zaplombowany z jakiegoś powodu, to zakład energetyczny na nią uwzględni żadnej reklamacji, prawda? Jeżeli się okaże, że to urządzenie mamy prawidłowo zamontowane i nieuszkodzone, no to wtedy należy oczywiście taki rachunek reklamować. Zakład energetyczny ma generalnie 14 dni na ustosunkowanie się do naszej reklamacji, ale niestety zdarza się, że nie udzielają odpowiedzi w terminie 14 dni, mamy zawyżony rachunek, no i mamy dylemat płacić, nie płacić. W mojej ocenie należy płacić, ponieważ zakład energetyczny dysponuje taką możliwością jak odłączenie nas po prostu, odłączenie nam prądu z powodu tego, że mamy nieopłacony rachunek. Nieuwzględniona reklamacja tym bardziej świadczy o tym, że zakład uważa, że ta kwota nadaje się do zapłaty. W związku z powyższym należy zapłacić, dalej walczyć i w momencie, kiedy uzyskamy jakiś pozytywny efekt, to mamy nadpłatę. Nadpłatę możemy żądać zwrotu, prawda, na konto, ewentualnie możemy poprosić, żeby poszła w poczet zaliczenia przyszłych rachunków. Zdaniem Romy Trawczyńskiej warto zatem zapłacić nawet zawyżony rachunek, by w spokoju, bez wizji wyłączenia prądu, móc dochodzić swoich praw. Zawsze też można poradzić się prawnika, bądź też radcy prawnego. A gdzie szukać pomocy? Do rzecznika praw konsumenta na przykład w danej miejscowości. W powiecie to będzie rzecznik praw konsumenta w starostwie powiatowym. U nas tutaj w Urzędzie Miasta Płocka z kolei dla mieszkańców miasta. A jeśli chcemy jakichś darmowych porad, to wiem, że na pewno udzielał Urząd Miasta takich porad darmowych. Wiem, że w adwokaturze już się pojawiły takie dni, w których też są porady darmowe udzielane jakby z urzędu. I na przykład MOPS chyba miał też coś takiego. W związku z tym tam ewentualnie szukać porad darmowych. A jeśli będziemy mieć kłopot dalej, to wtedy niestety trzeba się udać do jakiejś kancelarii, żeby się prawnik tym zajął. Jeszcze powiem dla ludzi z powiatu płockiego,
Na pewno w Mazowieckiej Izbie Rolniczej jest radca prawny darmowy raz w tygodniu, czy tam raz na miesiąc i tam też można się zgłosić po poradę w razie takiego rachunku. Taką drogę oczywiście zalecamy. Wszyscy ci, którzy otrzymali zawyżone rachunki za prąd, mogą spróbować wyjaśnić sytuację telefonicznie. Zgłoszenia są przyjmowane na infolinii pod numerem 95 lub poprzez indywidualne konto w elektronicznym biurze obsługi klienta. Takie sytuacje bowiem powtarzają się w całej Polsce i choć firma zapewnia, że ma wszystko pod kontrolą, podajemy numer tak na wszelki wypadek.